wojskowe wydarzenia, można powiedzieć, że chyba było łatwo, gładko i przyjemnie, ale tak do końca raczej pan chyba nie twierdzi. Nie, nie twierdzę i bardzo ciężki mecz, bardzo gorący teren i myślę, że Yango będzie odbierało punkty naszym rywalom i naszym przeciwnikom. Nam całe szczęście się mecz ułożył, no i dzisiaj Yango za dość agresywną grę zostało skarcone, między innymi druga żółta kartka, wykluczenie, myśmy to wykorzystali i tak dalej, także myślę, że to był taki moment przełomowy. Natomiast uważam, że mecz był bardzo ciężki, zaczął się źle dla nas, samobójczy gol Krawczyka, później żeśmy odrabiali. Cieszę się, że się tak skończyło, aczkolwiek na pewno wynik sam, tak jak pan powiedział, nie odzwierciedla tego, co się działo przez cały mecz. No właśnie, chyba trenera może szczególnie martwić ten początek meczu, dosyć słaby. Przegrywaliście już 1-3 i nie wiadomo, jakby to się skończyło, gdyby nie czerwona kartka. Dokładnie, dokładnie. Dlatego na pewno przeanalizujemy to i wyciągniemy wnioski, bo troszeczkę uważam za łatwo, żeśmy bramki dostawali. No pierwsza przypadkowa, samobójcza, no ale później następne również, co prawda karny, krótki w tym wszystkim, ale mimo wszystko za łatwo. Drużyna na poziomie najwyższej półki, czyli tutaj mówię o pozycjach od 1-3, do 5, w futsalu nie może sobie pozwalać na stracenie 5, 6, 7 bramek, bo wtedy się mecz nie wygrywa. No dzisiaj udało nam się wygrać i chwała, ale generalnie uczulam na to zawodników, bo żeby strzelić bramkę się trzeba napracować i dużo ich sił to kosztuje i naprawdę drużyna musi włożyć sporo, żeby w końcu się cieszyć, a tak jakoś łatwo przychodzą te takie momenty dekoncentracji, brak koncentracji, jakiegoś zawahania, kiedy tracimy bramki, także nad tym na pewno będziemy pracować. Wydaje mi się, że zadecydowały fragmenty, gdy wygrywaliśmy 3-1, za dużo pozwoliliśmy graczom z Łodzi i za dużo błędów popełniliśmy. Też wydaje mi się, że nie zagrałem jakiegoś świetnego meczu. I myślę, że jeszcze decydowało to, że mecz graliśmy z Tango Pucharowy w niedzielę i mieliśmy tylko jeden dzień przerwy. No właśnie, bo początkowo to wy przeważaliście. Czy to nie może brak sił? Właśnie mi się wydaje, że to jest brak sił. Nie byliśmy wypoczęci całkowicie i to zadecydowało. Patrząc na drużynę ze Zgierza, zaskoczyła was czymś, czy byliście przygotowani właśnie na taką ich postawę? Byliśmy przygotowani, że to będzie mecz walki i tak też się stało. Gracze z Boruty nie odstępowali ani na krok. No i chyba taki decydujący moment, pierwsza połowa i czerwona kartka dla Pinto. Ona chyba też w pewien sposób potem no, jakby zdecydowała o tym, co działo się na boisku. Wydaje mi się, że sędziowie też nie sędziowali słusznie, dawali różne faule, niekiedy nawet pomyłkowe. Czerwona kartka dla Pinto, druga, żółta, tam nie było mowy o faulu, ponieważ Pinto nawet nie faulował, tylko był to Lukas, moim zdaniem. Nie należała się. No a teraz przed wami kolejny ważny i również trudny mecz. Tutaj w sobotę przyjeżdża Pogoń. No i co, trzeba się sprężyć, aby w tym meczu powalczyć o punkty. Damy z siebie wszystko na pewno, możemy to obiecać kibicom. Więcej dni będzie do wypoczynku, poprawimy swoją skuteczność, popracujemy nad błędami, będzie dobrze.